Nasza praca w archiwach dobiega końca i bez wsparcia ludzi, bez pomocy społeczeństwa i tej pamięci rodzinnej, familijnej, my tego projektu nie jesteśmy w stanie dalej już kontynuować. Mowa o programie realizowanym od 18 lat. Jego celem jest ustalenie imiennej listy obywateli II RP, którzy byli represjonowani przez niemieckiego okupanta. Lista gromadzona jest w ogólnodostępnej bazie straty.pl. W tym czasie do bazy wpisano ponad 5,5 miliona. Osób. My tutaj w Poznaniu akurat spośród tych 9 tysięcy jednostek archiwalnych tak naprawdę przejrzeliśmy już 95% tego materiału. I dlatego też szerzej w tej chwili wychodzimy w całej Polsce i mówimy o tym, że taka aplikacja jest nie tylko można tam szukać i poszukiwać informacji, ale również można samemu zgłaszać konkretne przypadki. Po zgłoszeniu IPN weryfikuje informacje i uzupełnia bazę. Zainteresowane osoby mogą znaleźć elektroniczny formularz na stronie straty.pl lub na stronie Instytutu w postaci pliku PDF. Mamy świadomość, że to są nowoczesne rozwiązania, które dla wielu starszych osób, tak jak tutaj obecna dzisiaj pani Maria Wielepska, będąca wówczas dzieckiem, to dzisiaj prawie 90-letnie osoby, więc tutaj liczymy też na pomoc, wsparcie rodzin. O tym, jak ważna jest pamięć o represjonowanych Polakach, mówiła też Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Nie będzie tej pięknej pamięci, jeżeli nie będziemy znać szczegółów dotyczących przeżyć naszych przodków. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby wziąć w swoje ręce pamięć o swoich przodkach. Elżbieta Rybarska jest wnuczką Romana Durka, który został zamordowany w trakcie II wojny światowej. Po wielu latach właśnie poszukiwań udało mi się odnaleźć i jak gdyby zrekonstruować jego moment aresztowania, jego szlak przez niemieckie obozy koncentracyjne, ciężki, cierpiący. Instytut chciałby, aby w przyszłym roku, w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej, baza była jak najpełniejsza. Kamil Kwiatkowski, Puls Dnia.